O czym marzyłeś w duchu młody? Na Jak jeden z ruchu, czuwaj. Przyboczny Mateusz Ciciński melduje. Drużyny chłopca ZHP Rypin. Na uroczystościach z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Stan w drużynach. Czuwaj. Uczczenie Powstania Warszawskiego jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale to przede wszystkim upamiętnienie bohaterów Powstania Warszawskiego, ale również wszystkich zrywów narodowościowych przez tysiąclecie. Myślę, że tak jak mówi Mazurek Dąbrowskiego, jeszcze Polska nie zginęła właśnie dzięki podtrzymywaniu pamięci, uczenia patriotyzmu przyszłych pokoleń. Godzina 7 rano. Łączniczki alarmowe otrzymują rozkaz komendanta Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, pułkownika Antoniego Chruściela, pseudonim Monter, o ustaleniu godziny W na 1 sierpnia, godzina 17. Mobilizacja natrafia na trudności w postaci braku broni, czas na jej wydobycie i zebranie plutonów. Godzina W wybuchu Powstania Warszawskiego, nazwane początkowo sierpniowy. W niektórych dzielnicach walki powstańcze rozpoczynają się jeszcze przed godziną W, najwcześniej o godzinie 14 na Żoliborzu, a w Śródmieściu północ i na Woli przed godziną 16. Wśród harcerzy i razem z nami wsiadł.